Dzień dobry. Nazywam się Izabela Delenstein-Werndl. Jestem instruktorem w zespole pieśni i tańca Krakowiacy. I w dzisiejszym odcinku zapoznam Państwa z kolejnym polskim tańcem narodowym, oberkiem. Oberek należy właśnie do kanonu tych pięciu polskich tańców narodowych i jest z tych tańców tańcem najszybszym. Tańczymy go w metrum 3/8 i charakteryzuje się bardzo żywym tempem, co na pewno będzie słyszalne w muzyce. Nazwa oberka wiąże się z wykonywanym w czasie tańca obrotem, ponieważ jest to taniec wirowy, często też nazywany był obertasem czy obertanem. Tancerze wirują wokół własnej osi, pary wirują wokół własnej osi, jest to taniec wirowy, szybki, bardzo często wprowadzający wręcz tancerzy w rodzaj transu. I gdy wykonywany był autentycznie na małej powierzchni w izbach, dochodziło często do kolizji, upadków, posiniaczeń. Pomimo tego, że w muzyce nie ma zbyt wielu mocnych akcentów, jest to muzyka szybka, więc nie tak jak w Krakowiaku mamy te charakterystyczne akcenty, tutaj jest ich mniej, natomiast jest wiele kroków popisowych, wykrzesań, chołupców, przejścia partnera na kolanko. Forma narodowa oberka pojawia się tak na przełomie XIX i XX wieku. Najczęściej oberek łączony jest z drugim tańcem w metrum trójdzielnym, ale w tempie wolnym, z kujawiakiem. Więc w dzisiejszych czasach, gdy zespoły folklorystyczne wykonują oberka, zawsze jest w parze z pięknym kujawiakiem. Oberek również przeniósł się do sfery artystycznej i był wykorzystywany przez kompozytorów w ich utworach. Spotykamy oberki w kompozycjach Grażyny Bacewicz, Henryka Wieniawskiego czy Karola Szymanowskiego. Fryderyk Chopin również wykorzystywał, nawiązywał do oberków w swoich kompozycjach. Wychował się na Mazowszu i tam poznał muzykę ludową, tą muzykę autentyczną, która później przeniknęła jego twórczość. Oberka będziemy wykonywali w stroju łowickim. Kobiecy strój łowicki składa się z bogato haftowanej białej bluzki. Bluzka haftowana jest w motywy kwiatowe, najczęściej róże. Na bluzkę ubrana jest wełniana sukienka, zwana pasiakiem, wykonywana z czarnego aksamitu, który również jest haftowany w kolorowe kwiaty. Na głowie łowiczanki noszą kwiecistą chustę. Czasami ozdabiają chustę kwiatami. Mężczyzna również ma białą koszulę haftowaną w kolorowe kwiaty, spodnie wełniane, pasiaste. Kamizelka nazywana jest przez łowiczan lejbikiem i przepasana jest wełnianym, pasiastym pasem. Ponieważ w metrum jest trójdzielne, więc na pierwszą część taktu, na raz, tancerzy wykonują naskok na jedną nogę, na dwa kroczek z ugięciem nóg i na trzy wyskok z wyrzutem nogi w tył. Wykorzystywanym przez tancerzy w oberku jest chołupiec. Tancerz wykonuje podskok z równoczesnym uderzeniem nóg w powietrzu. Następnie odstawia nogę do boku na dwa i na trzecią miarę taktu dostawia drugą nogę.
jedynym klasycznym trzymaniem rąk jest założenie obu rąk na biodra. Zwinięte są dłonie w pięści. Oczywiście stosujemy to tylko w przypadku, gdy tancerze tańczą osobno. Gdy tańczą w parze, partner chwyta prawą rękę partnerkę za plecy. Partnerka lewą rękę kładzie na ramieniu partnera. Natomiast wolnymi rękami chwytają się z przodu. Jest to tak zwany uchwyt potocznie nazywany dyszlem. Tancerze wirują w tańcu, wtedy stosują uchwyt okrągły, zamknięty i partnerka wtedy obie ręce kładzie na ramionach partnera. Partner obie ręce kładzie na plecy partnerki pod jej łopatkami. Partner przyklęka kilkakrotnie na kolano z równoczesnym wirem pary wokół własnej osi.